kończymy nam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Legion, a to będzie następny odcinek serii Zagrajmy w Diablo 2 Media Nixel Mod. No mamy, słuchajcie, mamy ostatni odcinek z drugiego aktu. Idziemy do miasta szybko się przygotować do walki z Urielem. Mamy hełm nowy, mam nadzieję, że będzie lepszy od mojego. Bardzo chętnie bym wymienił. No, a niestety jest gówniany, więc muszę go sprzedać. Witam. O, przynajmniej nie ma nic, co by mnie mogło zainteresować, jedynie wygląd. Także szkoda, szkoda. Miałem nadzieję, że jednak go wymienię, ale cóż, niestety. Mam bardzo dużą armię, także fajnie by było tego Duriela rozwalić od razu. No dobra, zobaczymy czy... Dobra, stworzę te lamy, one są kompletnie bezużyteczne, no ale już nie będę. Zobaczymy, czy mi się uda tego Duriela rozwalić. Czy mi będą padać opki. No dobra, z tego co widzę, mój król nie dostaje obrażeń. Dobra, ale widzę, że... O matko! O nie, 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 nie! Dobra, sytuacja jest bardzo skomplikowana. Sytuacja jest bardzo skomplikowana z tego powodu, że... on przywołuje te wieżyczki ze Serena. Te wieżyczki nie dadzą mi... nie dadzą mi żadnego spokoju. To znaczy, nie będę miał jak go bić, ale... No nie mówcie, że ja będę musiał zapierdzielać tam cały czas. Matko, nie postawiłem... Canyon Maga. O, aż nie postawiłem tego. Nie postawiłem... teleportu. Ale dobra, wrócimy się szybko w miarę. Już wiemy mniej więcej, gdzie to jest. Tak, znaczy, wiem dokładnie, gdzie to jest. Tak już będzie można szybko tam dojść. Dobra. Trzeba tutaj dać teleport jeszcze raz. Dobra, biorę moje rzeczy. Spróbuję stanąć przy Urielu. Popatrzcie. A? No fuck, będzie trzeba się... No prawie padł, zobaczcie, już ma bardzo mało życia. Nie wiem właśnie, czy nie jest tak, że on tego życia... Jeżeli to życie mu się regeneruje, to kupa. A jeżeli... jeżeli to życie jego jest cały czas zmniejszające się, no to on już pada. Można by było powiedzieć. No, on już pada, zobaczcie, on ma już końcóweczkę życia. Biorę moje rzeczy. I w sumie tyle. Także... powiem wam tak, troszeczkę się zawiodłem z tego powodu, ponieważ ostatni mój teleport i sprawa zostaje wyjaśniona, ale też nie zrobiłbym tego, chyba nie zrobiłbym nawet, gdyby to życie mu się rozpiło, to nie miałbym jak najmniejszych szans na zrobienie tego questa. Tak czy inaczej, chodzę go i zabijam. No, koniec. Co my mamy? Trochę lipa, bo dropnęła mi jakaś beznadziejna kusza. No i runa, dostaliśmy runę. Przepraszam. I to byłoby tyle. Walka z Durielem zakończona. Czy jeszcze jakieś stwory są? Myślałem, że już będę miał spokój. Poison spitem. Ostatnia elita, jakaś minion, słudzy. No, chyba tu jest cały drop. Tiara, sobie wezmę tiarę. O, jest jaka mała obrona. Lewej w ogóle dostałem. Damy sobie więcej do siły. I damy sobie... słuchajcie, może jakiegoś skina bym wziął. Nie, wzmocnimy sobie, jednak jak już idziemy pod ten build, to... Idziemy pod ten build. O Jezu, widzę, że tutaj jeszcze dali jakieś wieżyczki.
No i dobra, mamy Tyraela. Dziękuję ci za zwrócenie mi wolności, śmiertelniku. Ale spodziewałem się ciebie wcześniej. Jestem Archanioł Tyrael. Przybyłem tutaj, by powstrzymać Diablo przed uwolnieniem jego brata Baala. Ale zawiodłem. Teraz groza i Tyle. Kończymy drugi akt, słuchajcie. Kończymy drugi akt. To byłaby cała walka z Tyraelem. Dobrze cię widzieć. O, jaką mamy kuszę, no. Kusza nie jest zła w sumie. Moglibyśmy się pobawić w to strzelanie na przykład. Coś takiego. Nie mogę tego tutaj zrobić. Właśnie jestem ciekawy, no. Czy warto jest się bawić właśnie w takie kusze? No dobra, na razie zostawię, będziemy się bawić różdżką, tak jak to było do tej pory. I porozmawiamy z Jerchynem. Dajmy się do trzeciego aktu. Witaj. Powiodło. Tak jest, powiodło mi się. Wszystko jest już załatwione. Drugi akt wykonany. Dobrego. Dajemy się do trzeciego aktu. Mój statek to... No jesteśmy w trzecim akcie. O Jezu, ale zmienili, widzicie? Zmienili ten trzeci akt. O, bo z tego co widzę, no, po mapie... jest bardzo przemeblowany. Dobra, Asherę to ja sobie zagadam z tą Asherą. Witaj. Witaj. Najmniej, dobra. 33 level. A weźmiemy sobie tego ogromka. Zawsze się przyda. Ormus, widzę, jest tutaj. Okej. Okay. Rozmawiaj. Natalia. Witaj. No dobrze, a teraz chciałbym zobaczyć kupca jakiegoś. O, jest Alkor. Idziemy z Alkorem porozmawiać. Przekryw! Witaj! Może nie, inaczej. O, Gamble, tam był coś, to mogę coś zgamblować. Proszę bardzo. A nie wiem, czy to jest tylko dla barbarzyńcy. Za 7 tysięcy kupić, czy nie kupić. No to jest chyba tylko dla barba, także nie chcę ryzykować. A nie, dobra. To nie jest tylko dla... O fuck, już jest to nowe, są nowe rzeczy. Rozumiem. A ta wkładka mi się podoba. Dobra, na razie nie będę nic kupował. O, różdżka w ogóle. Za 8 tysięcy. A różdżka zaryzykuję i kupię. O matko. Serio? Nie kupuję już nic, słuchajcie. Nic nie kupuję, ZOD. O, tu mamy coś takiego, 7%. 7% więcej życia mają przywołane stwory. To mogłoby się przydać. Dobra, na razie idziemy sobie tutaj. O, Darko. Proszę bardzo, sam Diablo. Bardzo fajne rzeczy tamten ziomek robi, z tego co widzę. Dajemy się, słuchajcie, ten las. Pierwsze zadanie. Jakie było pierwsze zadanie? Zobaczcie. Proszę bardzo, jakie błyskawice, on fajne skinie rzuca. Jakieś nowe błyskawice, jakieś... No, będzie fajny gość. Już mi się podoba. Matko, jak coś te, ziomkowie z Diablo 1. Sytuacja jest dość nieciekawa. Ballspawn. O, w ogóle tutaj witaj. Hradli jest. Witaj. Tak, z Hradlim chcę pogadać. Weapon. Co ma? Dobra, może na razie inaczej. Na razie to ja idę tam to zobaczyć. W ogóle Bal przyzwał jakieś stwory. Nie wiem skąd one się w ogóle wzięły. Dobra, idziemy na razie tam. Muszę rozwalić tam te stwory, które Bal przywołał.
przechowam jakieś totemy, one się na pewno przydadzą. Trzy co prawda, no ale... Bierzemy zwłoki. Sticker. I co, gdzie są te ball spawny? Nie ma. Pierwsze zadanie to było z... Nie Gitbin, tylko... Dropiła nam tutaj taka jedna rzecz z elity. Nie pamiętam, czy ona jest... Nie wiem, w sumie fajnie to wygląda. 305 jeszcze ich. Dobra, na razie mówię, na razie to będziemy używać, ponieważ już mamy 2% damage'u dla stworów przywołanych. Dobra, no lecimy tutaj, szukamy elity. Z tego co pamiętam, z elity dropi jaka jedna chyba statuetka jakaś. Ile dobrze pamiętam. Trzeba ją Alkorowi było zanieść. Czy tam komuś. Coś takiego. Lecimy sobie tędy. Nie, ogólnie nigdy nie lubiłem jakoś za bardzo trzeciego aktu. To zawsze te lasy mnie denerwowały. Dużo jest skomplikowanych ścieżek w tym akcie. Trzeba bardzo się dużo rozglądać, dużo, mówię, patrzeć tych rogów i tak dalej, i tak dalej. O, tutaj na przykład pójdziemy sobie ten. Tu mamy te jaja. Tutaj będziemy musieli zejść, tylko nie, to jest Uber Quest Area. O, ale mamy waypointa. Dobra, las pająków. Co? Nie wiem, oni chyba zmienili ten quest tutaj w tym modzie. Jakoś inaczej jest quest skonstruowany. Ponieważ po zabiciu elity nie dropnęło mi żadną statuetkę. Giantex to nie jest mi potrzebne. Dobra, lecimy sobie teraz w dół. W sumie nie wiem, czy w dół. Strasznie pogmatwane tutaj to jest. Jednak do góry. Zbieram się do miasta, muszę się zaopatrzyć w miksturki. Dobra, Kratli, co ty masz mi tutaj może do zaoferowania? Tarzyki sprzedam, to sprzedam. Gdzie jest jakiś w ogóle z dupy ten korbacz. I teraz Alkor. O Jezu, jeszcze tak zmienili ten... O, do Ormusa może pójdę gdzieś szybciej. Trade. Dobra, mamy mikstury, mamy wszystko. Nawracać. Też fajnie, dużo takich ciekawych rzeczy bym wam wprowadzili, że o, to jest elita. Może będziemy mieli gdzie z niej rzecz. Shield, duża tarcza. Proszę bardzo, nie mam zręczności, ale już czuję, że będzie lepsza. Już czuję, że będzie lepsza. Dobra, śmigamy ten. To raczej nie jest dobra droga. Trzeba iść ten. Strasznie pogmatwany. Nie mogę wchodzić w tych fasach, naprawdę. Jest to męczące. Żaby mamy... O, kolejna elita. Deal. To jest kozik. Z tego co widzę. No dobra, no ale chciałbym dostać jakieś zadanie. Nie wiem, czy to jest na ten moment możliwe. Dobra, chodźcie tędy, drogie potwory. Zobaczymy. O, fetyszy są, Jungle Hunter. Tutaj podejrzewam już będzie to, czego szukam, bo są dwie wariancje tych nur.
Jedna jest tutaj z waypointem i jest jeszcze druga bez waypointu. Matko, tu mamy jakieś Uber Questaria. Wejdziemy sobie, zobaczymy. Czy ja w ogóle dam tutaj radę cokolwiek zabić? O matko, nie dam. Okej, wychodzimy. Nie ma sensu, za mocne. Całą armię mi od razu zniszczyło. Dobra. Nie ma sensu, tam nie wchodzimy. Aha, ogólnie. Teraz cały korbacz dropi w Travinkal z Lagdanana. Z tego co przeczytałem. Czy tam z jakiegoś stwora. Więc nie trzeba szukać wszystkich części, one dropią po prostu. Cały korbacz leci od razu. Że ogólnie można od razu dostać cały korbacz. Charakterystycznych w mobach, w lokacjach. Dużo ciekawsze buildy na przykład są. Hort runy to wezmę, bo może się zacznę się później bawić w te, w craftowanie. Okej, dobra, widzę, że tu jest jakieś przejście jeszcze. Mamy jakieś pająki, a tam jest luta, także... Natal. O, głowa, spreparowana głowa, proszę bardzo, 80 186. Czyli podejrzewam to będzie słabsze, ale ta tarcza będzie lepsza. Także niedługo zaraz się udajemy do miasta. Trzecia, słuchajcie, opcja. Waypointy teraz, proszę mi powiedzieć. Dobra, tu nie, ale może tego gościa wezmę, on się bardzo przydaje. Staż, tam mamy staż, a gdzie są waypointy? Nie mówcie, że tam na dole. Nie, tutaj nie ma. Nie będę zasuwał przecież z piechotą tyle czasu. A, tu jest, to okej. Trzeba będzie iść aż tam. Dobra, w sumie to niedaleko. Zaraz. O. Gdzieś tutaj jest. No dobra. A na szczęście mówię, bo tak szybko, bardzo szybko tutaj postać biega, więc zaraz będziemy na miejscu. To powiem szczerze. Chodzi o sam ten trzeci akt. Tutaj. Nie lubię biegać po trzecim akcie, ale samo mówię. Aha, zaraz mnie tutaj pewnie ten mój król zły rozwali. A nie, jednak nie. Dobra, nie ma go czy jak, nie wiem. Pisał wcześniej, że mnie zabił, a teraz nie było go w ogóle. No, aha, może nie wiem, ten wybuch zwłok mnie zabił. Czyli co, tutaj dalej też nic nie ma? No dobra, no to wracamy się. Spróbujmy jeszcze tutaj na dole, bo mówię, biegam na razie po tym trzecim akcie i nie ma żadnych zadań. Z tego co mówię, pierwsza rzecz jaką się tutaj robiło, to tą relikwię. Potem oko Khalima chyba, ale tutaj właśnie nie trzeba będzie dropić tych wszystkich rzeczy, tylko po prostu one będą już złączone od razu w ten korbacz i w Travinkal będzie się go dropić. No dobra, no cały czas, ja mam takiego farta do tych
miejsc, że cały las chyba przetrąciłem. Dalej pewnie wyjścia nie znajdę. Jezu, zobacz, jaka to jest katorga tutaj łazić przy tym. Matko, dobra, czekaj, trzeba zanalizować, dobrze, przeanalizować. Gdzie może być wyjście? Sidzia, no na pewno gdzieś, może gdzieś tutaj. Sprawdzimy tam po lewej stronie, na dole. Patrzcie, na górze nigdzie, co? Tutaj mamy wszystko tutaj odkryte. Tutaj nic nie ma. Została się jedyna opcja tam na dole. No dobra, sprawdzimy tam na dole. Tutaj będzie wyjście, zobaczcie. Tędy, o, tu. Jest. Mamy Jump Great Marsh. Wielkie... Coś tam było, wielkie wyżyny? Coś takiego. Wysokie wyżyny, coś takiego, ta lokacja niesie miejsce. Dobra, jako że mam już 20 minut, w tym miejscu staniemy. Dzięki bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zachęcam do oceny. Jeżeli ogólnie podoba wam się kanał, zachęcam do suba. Ewentualne spostrzeżenia, jakieś uwagi, piszcie w komentarzach. W sumie tyle. Żegnam się z wami w tym odcinku. Do zobaczenia, do następnego razu. Cześć.